Dobry wieczór. Witam Państwa na naszym spotkaniu z cyklu Koktajl Inwestycyjny. Nasz pierwszy sezon skończył się wraz z końcem 2021 roku. W 2022 roku odpoczęliśmy kolejny, drugi sezon naszego cyklu Koktajl Inwestycyjny i ma on bardzo zmienioną formułę. Dlaczego zmieniliśmy tę formułę? Dlatego, ponieważ brakowało nam kontaktu z naszymi widzami, słuchaczami, z tymi z Państwa, którzy aktywnie zadawaliście pytania, ale tylko na czacie. To był jeden powód, a drugi powód przekonał mnie pan profesor Waśmietański, że po to, żeby dobrze zainwestować, trzeba umieć zebrane informacje, dostępne informacje w odpowiedni sposób przeanalizować, a właściwie to już umieć je zebrać, potem przeanalizować, wyciągnąć wnioski, nauczyć się wyciągać właściwe wnioski, żeby na końcu podjąć korzystną dla siebie, indywidualnie dla siebie, dla swojej sytuacji, dla swojej osoby decyzję inwestycyjną. Także spotykamy się w nowej formule, spotykamy się z, jak i w starej, z panem Pawłem Zaręba-Śmietańskim, którego znamy, i dzisiaj jest z nami również pan Rafał Janik. Rafał Janik też jest specjalistą w dziedzinie inwestowania, na pewno młodszy stażem i doświadczeniem od pana Pawła. Ale wyższym tytułem naukowym. Wyższy tytułem naukowym i średnia wieku nam się obniżyła, co mnie bardzo cieszy. Panie Rafale, tak króciutko, żebyśmy się zorientowali. Czasami się żartobliwie przedstawiam, że jestem teoretycznym praktykiem, bo jakby łączę jedno drugie, czyli tą akademicką stronę naukową, no z praktyczną. Przede wszystkim jakby prowadzę firmę, która zarządza ryzykiem, tworzę analizy ekonomiczne, jestem też zarządzającym portfelami inwestycyjnymi, więc jakby to jest ta strona praktyczna. Może młody wiekiem, stażu już będzie no te 18-17 lat liczą, czyli tak po tym krachu, w zasadzie kiedy mieliśmy 2007-2008 rok, no to się były moje początki giełdowe, więc już 2-3 solidne krachy mam jakby przerobione. To jest jakby ta strona praktyczna, strona doświadczalna, no a strona naukowa, no to związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, wcześniej też w Warszawie studiowałem, a ostatnie lata właśnie też kończyłem doktorat i co jest właśnie też akurat tematycznie, żeśmy się zgadali, no bo pracę miałem poświęconą rekomendacjom giełdowym, czyli wycenom, teorii rynku efektywnego, bo to było jakby tło, no ale głównym jakby tym motywem były rekomendacje. Myślę, że będę chociaż małą cegiełkę w stanie wnieść do tego. W przyszłej prezentacji to myślę, że drugiej części. Natomiast słuchajcie, ja dzisiaj nie będę występować tylko w roli pani prowadzącej, bo będę razem z naszymi wyjątkowymi przyjaciółmi zawodowymi, ale myślę, że też nie tylko, z panią Sylwią i z panem Andrzejem. Będę po prostu studentem uczącym się, jak myśleć, rozumować, zbierać informacje i wnioskować. I tym samym bardzo serdecznie witam panią Sylwię. Witam serdecznie. I pana Andrzeja. Dobry wieczór. Słuchajcie, przypominam wam wszystkim i nam wszystkim, że mecenasem cyklu spotykamy się dzięki temu mecenasowi z Browalizmu, ale też patronem tego odcinka i kolejnych odcinków z cyklu budowa wartości czy prawdziwa wartość spółki jest księgarnia maklerska, która też skojarzyła panów, pana Pawła i pana Rafała. Ja mam teraz taką prośbę do pana Pawła, żebyśmy zaczęli naszą lekcję. Ja będę, słuchajcie, w tej pierwszej części, która jest offline, która jest nagrywana i ona będzie opublikowana. Ja będę w tej pierwszej części pisać, notować tezy, tak żebyśmy się na nich, będziemy się na nich opierać w tej części online. Tak, panie Pawle? Tak będzie. Także ja będę i pracować, i odpowiadać na pytania i będę notować. Zaczynamy. W ogóle skąd się wziął ten cykl? Chodzi o to, że chcemy dojść do tego,
czym jest prawdziwa wartość spółki. Gdzieś tam w tle pewnie mieści się zagadnienie wycen, ale jeżeli dojdziemy do etapu wycen, to nie chciałbym, żebyśmy do tego podchodzili mechanicznie, nie rozumiejąc, co się dzieje. Chcę, żebyśmy spojrzeli na to wszystko świeżym okiem, żebyśmy rzeczywiście zrozumieli, gdzie jest ta prawdziwa wartość spółki. I nie ukrywam, że to nasze pierwsze spotkanie ma celowo taki tytuł, jaki ma, to znaczy zakres, jaki ma. Bo żeby mówić o czymś nowym, to w jakimś stopniu będziemy tu chcieli pozbyć się starych przyzwyczajeń, czyli między innymi pozbyć się tego, że żeby z nadmiernym może nabożeństwem, bo tak się czasem dzieje, podchodzić do rekomendacji analityków, czy musimy zrozumieć, co analitycy rzeczywiście wiedzą, czego nie wiedzą, dlaczego prezentują dane, jak prezentują. I przechodząc do meritum, to na początek prosiłem uczestników o zebranie jakiś tam w sposób losowy rekomendacji pewnych dużych spółek wybranych. Muszę się trochę usprawiedliwić, że nie ze wszystkich tych danych korzystałem. Niektóre je zmieniłem, dlatego że nie wszystkie przedstawione dane spełniały założenia, jakie zakładałem. W każdym razie uzyskaliśmy jakieś tam dane dotyczące wycen analityków sporządzanych w danym dniu, jaki był kurs w tym dniu. Również poddaliśmy analizie, tak zwaną analizę wrażliwości i uzyskaliśmy pewne rozwiązania liczbowe, na których się trochę bardziej skupimy. Ja te dane, które były przedstawione, oddałem pewnej analizie statystycznej. Ta analiza miała głównie na celu znalezienie korelacji między wyceną a kursem, tudzież trafnością przeprowadzonych wycen, czyli jak kurs się zarobniał do wyceny. Generalnie to było podane, jak tu widać, z tabeli w dwóch wariantach, czyli na zasadzie prostej regresji z elementem stałym i z prostą regresji bez elementu stałego, czyli tak zwanego czynnika B. Przy czym ja osobiście uważam, że również ze względów teoretycznych nie ma żadnego uzasadnienia, żeby w prostej regresji występował ten czynnik stały i to znajduje potwierdzenie w obliczonych korelacjach. Mianowicie, jeżeli mamy prostą regresję w tej drugiej tabeli, czyli y równa się mx, to korelacje między wyceną a kursem mamy nieomalże na poziomie funkcyjnym, czyli korelacja 0,994. Czy to Państwu nasuwa jakieś refleksje, że istnieje taka korelacja? Jeżeli w tym momencie się nie pojawiają jakieś refleksje, no to idziemy dalej. Korelacja między wyceną a kursem za rok była znacznie mniejsza niż korelacja między kursem bieżącym a wyceną. Co również znajduje wyraz w policzonej tutaj niżej korelacji cząstkowej, czyli korelacja cząstkowa, czyli hipotetycznie wyjmujemy ze związku wyceną, a kurs za rok, kurs bieżący, czyli jednym słowem, tak jakbyśmy hipotetycznie zamknęli analityka w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, on nie ma dostępu do bieżących kursów i wtedy ta korelacja
z wyłączeniem bieżącego kursu już nam spada do poziomu 0,2, czyli można powiedzieć, że to jest w zasadzie korelacja na poziomie nieomal braku związku. Czyli można by powiedzieć, że gdyby odciąć analityków od bieżącego kursu, to zapewne ich rozbieżności odnośnie sporządzanych wycen, jak się spodziewają, za rok byłyby bardzo duże. Może jakieś, tak, nie wiem, drobne takie, tak, ode mnie wtrącenie, może mniej ekonometryczne, chociaż tym się też zajmuję, ale tak jakby mówiąc prostszym językiem, chodzi o to, że jeżeli analitycy znają kurs odniesienia, czyli no wyceniają Orlen i są w stanie podejrzeć sobie, że kurs Orlenu to jest na przykład 60 czy 70 zł, to zazwyczaj ich korelacje i ich rekomendacje, to co będą polecali te ceny, będą szły w tym samym kierunku. One mogą się trochę różnić, co pewnie za chwilę zobaczymy od tego kursu bieżącego, ale jakby trend będzie praktycznie jeden do jednego, czyli jakby bieżący kurs, czy tendencja w bieżącym kursie będzie praktycznie się, tak jak pan Paweł mówi, jeden do jednego pokrywać z kursem bieżącym, ale jeśli ich pozbawimy jakby tego punktu odniesienia, czyli nie znaliby tego, dostaliby spółkę, która jest nienotowana na giełdzie, czyli tego jakby okienka odglądowego by nie było, to się okaże, że się straszny rozród pomiędzy tymi ich, powiedzmy, wskazaniami wytworzy. Czyli jedna osoba będzie podawała taką wartość, druga zupełnie inną. Czyli jeżeli tego słynnego punktu odniesienia kahnemanowskiego nam zabraknie, no to oni się trochę gubią, nie? Ten jakby czynnik, stąd właśnie tak ujęcie ekonometrycznym właśnie to spadnie. I to nawet można obliczyć, ile ta nasza wyżka wynosiła. Ona wynosiła około, tutaj jest w tabeli policzone na 7%. Ja kiedyś robiłem podobne badania przy okazji pisania swojej książki. Ta nadwyżka wynosiła 10%. Czy jednym słowem można by było powiedzieć, że w sposób funkcyjny ta wycena analityków będzie się równała kurs bieżący plus wskaźnik wzrostu 7%, wzrostu ceny, a wzrost ceny to by była inflacja plus wzrost PKB. Plus PKB. Z drugiej, jeżeli mogę też wtrącić, to jakby też sobie tak w kuluarach rozmawialiśmy, że to też jest tak naprawdę, to jest dobry punkt wyjścia. No ja trochę za chwilę będziemy dalej jeszcze mówili, ale w obronie tych analityków, no my takie jak teoria racjonalnych oczekiwań, czyli leżą jakieś farty na stole, nie wiem, czy ten nasz stół widać, nie, tam jakieś markery rozsypane, woda i tak dalej. Nazwijmy, że to są składowe wartości spółki, nie, tam jakieś tam koszty operacyjne, wartości majątku, koszty jakieś tam, czyli możliwości uzyskania przychodów. Jakby z tych wszystkich elementów, jeżeli weźmiemy jednego analityka, drugiego, czyli osoby profesjonalnie, powiedzmy finansowo wychowane, wykształcone, jest duża szansa, że oni niezależnie od siebie dojdą do podobnych wniosków. Czyli z jednej mamy taki zakłócacz w postaci kursu rynkowego, który no niestety nas trochę nas spycha, no ale z drugiej być może właśnie to jest trochę na potwierdzenie, czyli jakby argument za tym efektywnym rynkiem, być może tak jest, że po prostu widząc jakby określone fakty, no jest 2 plus 2, no to większość ludzi dojdzie do wniosku, że to jest 4. I mało kto będzie mówił, że to jest 3 czy 5, chociaż pewnie się tacy znajdą. Więc być może ta akurat nadwyżka, czyli kurs bieżący plus 7-10% wynika po prostu z tego, że jednak ci analitycy no, umieją sobie zebrać te dane i jako tako to wycenić. Pewnie, bo wiem, że to jest w ogóle przewidziane na wiele tych spotkań, to sobie prześledzimy ten model wyceny, ale gdyby pobawić się właśnie w Excelu okienkami, to by się okazało, że rzeczywiście, jeśli ja zaprognozuję jakieś wyniki na za rok, nie, że spodziewam się, że spółka osiągnie miliard czy milion złotych zysku, no to zawsze stosuje się dyskonto z powodu upływu czasu. No bo siłą rzeczy ktoś, jakby to czasami nieintuicyjnie to łapiemy. No znaczy, a po co jakieś dyskonto, po co jakaś premia, po co odsetki? A ja się pytam wtedy tej osoby tak, no to słuchaj, masz milion złotych i chcesz go dostać teraz czy za rok? No to większość osób powie, no okej, no teraz, ale ten rok to nic mi nie robi. No jak mam milion złotych zgarnąć, to ja sobie poczekam. A ja mówię, dobra, to zaczekaj 100 lat. I wtedy już się robi ta optyka taka, że okej, 100 milion złotych wart dzisiaj, milion złotych na przykład za 10, za 100 lat, to już jest kompletnie nie ten pieniądz. Nie będzie na tym świecie, załóżmy, za 100 lat. Więc z punktu dzisiejszej wartości to jest prawie tyle co nic, nie? Czy jednym słowem, ponieważ teraz inflacja nam rośnie, to możemy się spodziewać rosnących wycen, o wskaźnik inflacji, pomimo, że
rosną nam stopy procentowe, czyli w zasadzie zgodnie z modelami wyceny nam powinny spadać. Tak, bo troszkę już poszliśmy, przepraszam, że tak być może jakby wchodzę w słowo, ale jakby pierwsza rzecz to była ta modelowa, czyli w zasadzie, że tu nie skończyłem myśli, jeśli spodziewam się, że spółka zarobi 1 000 000 złotych za rok, to potem w tych okienkach excelowskich, jeżeli rzeczywiście to jakby ten fakt będzie mieć miejsce, że się uda, okej, prognozowałem 1 000 000 zysku, po roku jest 1 000 000, to ta wycena rzeczywiście wzrośnie o te 7-10%. Więc jakby ten punkt tych 7-10 to bym chciał trochę obronić, że on jakby on wynika z tego, że po prostu tu robię prognozujących za rok korektę z tytułu upływu czasu, a za rok, jeżeli ten 1 000 000 rzeczywiście się pojawia, no to ta korekta znika, bo już nie muszę czekać roku na tą kasę, te pieniądze, tylko mam je jakby w chwili bieżącej, nie? Więc jakby tutaj trochę tak na obronę. No tak, tylko to wszystko zakłada, że zarówno rynek jest w pełni efektywny, jak i to, że analitycy zupełnie jakby obiektywnie dokonują tych wycen i moim zdaniem oba te założenia są dyskusyjne, ale to o tym jeszcze będziemy mówić i trochę dziś, trochę na następnych spotkaniach. Rozumiecie coś? Panie Andrzeju, panie... Ja niewiele. Ale to ja do inflacji może tak anegdotycznie jeszcze, bo pan Paweł usłyszał, jakby inflacja jest w pewnym sensie takim, można powiedzieć, on wspiera nasze dobre samopoczucie, bym powiedzieć, bo jeżeli nasze ceny jakby rosną wszystko, nie? Widzimy przecież w sklepach spożywczych, no co gdziekolwiek byśmy nie właśnie to drożeje, to siłą rzeczy będą drożeć też usługi sprzedawane przez, kupimy akcje, no to załóżmy, będzie paliwo Orlenu drożało. No to jest bardziej złożone, nie? Mega to upraszczam, ale jeżeli teraz ten Orlen dzięki inflacji sprzeda więcej jakby tego paliwa, w sensie nominalnie licząc, nie? Sprzeda za miliard, sprzeda za 1 100 000, to powinno mieć odzwierciedlenie w kursie akcji znowu, nie? Czyli w pewnym sensie inflacja, ona wspiera wyceny na giełdzie, czyli dziś kupując akcje, no to ta inflacja jakby można powiedzieć, ona się w kursie odkłada, czyli przy zachowaniu tego ceteris paribus magicznego, czyli że nic innego na świecie się nie zmieniło, jest tylko inflacja, to kursy powinny w ciągu roku o 10% wzrosnąć samej tylko jakby tego czynnika inflacyjnego. Nie? Potem jest już zabawa modelowa, co pan Paweł powiedział, czyli z jednej strony rośnie stopa procentowa, no to mamy większe dyskonto, z drugiej strony no rośnie nam inflacja, więc te czynniki się wznoszą trochę wzajemnie, nie? Ale to już nie chcę, żeby też w tym pierwszym jakby naszym spotkaniu to aż tak głęboko w szczegóły wchodziło. Pani Szywio, pani Andrzeju, coś chcecie dodać? Czy idziemy dalej? Chcą dodać. Andrzej coś mówi. Nie słychać cię. Andrzej, słyszysz? Panie Andrzeju, masz wyłączony dźwięk z tego, co tu widzę. Proszę włączyć. Panie Hubercie. W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli popatrzymy na przykład na Turcję, w Turcji w tej chwili mamy inflację na poziomie trochę powyżej 30%, to jak wygląda uwzględnianie inflacji w bieżącym kursie? Odrośnie. Wie pani co, bo nawet mamy... Ale inflacja 30%. Znaczy to jakby to jest fajny przykład. Akurat przyniosłem ze sobą książkę swoją nową, ale akurat tam jest przykład Argentyny. To jest jakby trochę problem na historii. Nie, kursy rosną, czyli no XU chyba 100 to się mówi, ten główny indeks Stambułu, no generalnie ma tendencję do jakby stałego wzrostu. Czyli z jednej strony mamy 30%, w zasadzie to, no, patrząc na kurs, tam jest nieustanna posta, nie? Nominalnie po prostu. Te stopy zwrotu są wysokie, inwestorzy być może cieszą. Ale to właśnie wynika z tego, że jest inflacja i w związku z tym akcje są dobrą lokatą, no bo zyski spółek będą rosły proporcjonalnie do inflacji. No dokładnie, tylko że to jest problem trochę z tą Turcją, bo teraz możemy sobie z panu pomyśleć, aha, no to skoro tam jest hossa, tam ta inflacja jest taka, kurczę, dobra, to my tam zainwestujemy w tej Turcji, bo to będzie dla nas świetne, nie? Tylko że jest problem jeszcze kursu walutowego, czyli musimy najpierw sobie nasze złote euro wymienić na liry. I teraz to się dzieje z lirą, ona dokładnie w drugim kierunku idzie, czyli mamy jakby siły, które się dwie wzajemnie znoszą. Z jednej strony fajnie, bo ten ich indeks w Stambule rośnie, jest no mega hossa i teoretycznie można się cieszyć, ale z drugiej spada nasz, jakby no chociażby kurs wymiany lira złoty. I wychodzi na to samo. Więc jakby z punktu widzenia naszego portfela, jakby
tam te stopy zwrotu jakby z tej giełdy tureckiej są te same, co w Polsce czy na innych rynkach. Przy czym no, gorzej nam się jakby w tym poruszać. Inflacja to już też ten w zasadzie na osobny w ogóle cały blok, nie? Skąd się bierze, skąd wynika, ale jest takim zakłócaczem trochę, nie? Że teoretycznie ona może nam nie szkodzić, ale ona strasznie nas dezorientuje, że ciężko nam znowu ten punkt odniesienia łapać, jakby co to jest tą taką faktyczną wartością. Pani Sylwia myśli dalej na pytanie. Pani Sylwia myśli dalej, bo ciągle się nie czuję usatysfakcjonowana. Proszę mówić. Z uwagi na to, że tak, wcześniej mówiliśmy o pewnym punkcie odniesienia na poziomie powiedzmy około między 7 a 10%. Mhm. Jak w to wszystko się wpisuje inflacja? Ja rozumiem pewne zawiłości związane z kursem waluty, który jest uwzględniony, który uwzględnia również inflację, ale chciałabym wiedzieć, jak do bieżącego kursu ma się te 7% przy uwzględnieniu 30% inflacji. Nie wiem, czy to jest czytelne to, co powiedziałam. No, jasne. No na kostkach, a jakby powiedzmy, w modelu wyceny inflacja nie gra roli żadnej. To jest okay. Czyli trzymamy się 70% po prostu. Przy czym właśnie mówię, że może się okazać, że dzięki tej inflacji przychody wzrosną, czyli nam się okaże, że okej, mamy ten 7-10 w ujęciu takim nominalnym, czyli są w założeniu, że nie mamy inflacji, ale może się okazać, że przy dużej inflacji, jak teraz prognozowana jest 7% na cały rok, jakby ta CPI, to się może okazać, że ten Orlen raz, że się po prostu zwiększą się przychody, dwa, że ten czynnik właśnie dyskontowy nam zniknie i się okaże, że jakby stopa zwrotu będzie łącznie 14%, a nie 7%. Mm-hmm. Oczekiwania. Okay. Niestety trzeba odjąć na te koszty życia. Czyli generalnie inflacja, można powiedzieć, wpływa na zachowania konsumentów. I w zależności od tego, w jaki sposób wpłynie, no to może to mieć przełożenie na wycenę przedsiębiorstwa, akcji, bądź nie. Tak? Tak. Ale z reguły ona jest czymś, co wspiera, nie? W sensie nominalne wartości, im jest wyższa inflacja, tym jest łatwiej o hossę, oczywiście tą techniczną hossę na giełdzie, nie? No to jest jakby, tak to się prezentuje. Andrzej, chyba nie mamy więcej pytań. No ja tak zerknę właśnie w tą, bo mówię, nie chcę trochę autoreklamy robić, ale tak zerknę, może mam właśnie graf, który mógłbym pokazać, ale nie, chyba teraz go tu nie wynajdę. Gdzie właśnie to jest odniesione, czyli mamy właśnie z jednej strony chyba australijską giełdę wybrałem, a z drugiej argentyńską i tam to właśnie wyraźnie widać, ale nie, teraz tak to nie wyszukam na szybko. Czy się przedłem, że się panu uda, także będziemy mieć na tą drugą część spotkania. Tak. Panie Pawle, co dalej robimy? Tak. Mam tu kilka wykresów, one nie są zbyt aktualne, bo je robiłem, mam gdzieś na potrzeby swojej książki, no ale tym niemniej one tak czy owak dobrze ilustrują pewne zjawisko. Tych wykresów jest tu parę. One są we wszystkich aspektach podobne. Mianowicie w czym są podobne? No, po pierwsze widać, to chyba widać gołym okiem, że wyceny to są te szare linie, są bardzo mocno przyklejone do bieżącego kursu. Chyba się z tym wszyscy zgodzimy. Drugą rzecz, którą widać, no, że te wyceny są jakby trochę ponad kursem. To jest to o czym mówiliśmy, że to wcześniej ja to obliczałem na 10%, teraz ostatnio na to 7%, bo to pewnie też zależy właśnie od stopy wzrostu no, ceny pieniądza, czy jakby to tam nie nazywać. To jakby drugi element. No chyba z tym się też zgadzamy. Może to będziemy pisać. Ale oczywiście, że tak, no są do dyspozycji. A to jest czarny? Przetestujemy przynajmniej, czy widać, nie? Rozgarścionki. Czyli pierwsza teza, że wyceny analityków przyklejają się do kursu. Ciekawy jestem, czy będzie widać z tej kamery, czy nie. Dobrze, mamy zapisane, będziemy rozmawiać. Tak, najwyżej przeczytamy. Ale oczywiście.
Proszę mówić, ja pamiętam. Wyceny drugie, że wyceny są średnio powyżej kursu od 7-10% powiedzmy, albo inaczej bieżący kurs plus koszt pieniądza, czy ja nie. Dobra, to teraz jeszcze raz, druga. Że wyceny są wyższe od kursu o koszt pieniądza. Trzecią rzecz, którą byśmy zauważyli, to w okresach przełomowych te wyceny są dużo bardziej rozstrzelone, tak? Tego szczytu. Czyli co wynika moim zdaniem po części z tego, że ściana jest przywiązana do starych poziomów kursu, a coś już uwzględnia nowe. Czyli mielibyśmy trzecią tezę, w kluczowych momentach wyceny są najbardziej rozstrzelone. I to samo widzimy tu na górce w roku 2008 i później jak kursy zaczynają rosnąć w 2009, również jest tu duże rozchwianie wycen. Zdefiniowaliśmy sobie te kluczowe momenty? No, to kiedy następuje no, jakaś istotny zwrot na rynku, tak był w 2008 czy właśnie rok później odbicie z dołka. Mamy dzisiaj na naszym spotkaniu Państwa, którzy na co dzień, mówią Pani Sylwii i Panu Andrzeju, którzy na co dzień prowadzą swoje własne przedsiębiorstwo, bardzo mocno osadzone na rynkach finansowych. W związku z tym skróty myślowe w tym towarzystwie jak najbardziej. Państwo rozumieją, wiedzą o czym mówimy bez głębszego tłumaczenia. Natomiast chciałabym właśnie, żeby dla tych, którzy chcieliby się czegoś nauczyć, żeby o takich kluczowych momentach powiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, nie? Panowie jesteście tacy mądrzy, że zakładacie, że my wszyscy, czy wszyscy to rozumieją, ale nie wszyscy. Taki kluczowy moment, czyli kiedy następuje duże odwrócenie trendu rynkowego. A pan jakby to powiedział? A ja bym powiedział, że moment, w którym rynek staje się koherentny, czyli zaczyna... Dopytała pani co? Ale jeszcze prosi? Zależy kto pyta i jak odpowiada. Zmiana trendu po prostu. Kiedy dochodzi do zmiany trendu, proste. Dobra. Chciałabym, żeby też inni zrozumieli. Wyciągnęli lekcje. Czy przełomowy, czy zmiany trendu jest chyba dobrym tutaj. Dobre słowo. No tak, bo kluczowy moment to jest w każdej chwili tak naprawdę. Nie? Można to różnie definiować. Okej. Co więcej, to jest kolejna teza, że w tych, po tych kluczowych momentach odwrotu, jakby wyceny trochę nie nadążają, czyli często żyją jakby w trochę innej rzeczywistości, tak jak tu widzimy. Aha. W roku 2008. Rozumiem. Po kluczowych momentach. No tak, czy ten efekt zakotwiczenia, okay, odpadł, tak, czyli tak, nauczyliśmy się jakiegoś tak, kursu. Tak. Ja do tej pory mam w głowie takie swoje, one te kursy się dawno zmieniły, ale ja wiem na przykład, że BRE jest po 300 zł. Nie? Mimo, że już dawno zmienił nazwę, dawno już ten kurs się też zmienił, minął, to sam się łapię na tym, że konkretne wartości konkretnym spółkom jakby cen akcji przypisuje. I wreszcie poza piąta, którą ja tu widzę, jest taka, że największy rozstrzał, czyli różnica tych wycen największa jest w okresach spadkowych, czyli w roku 2008, a najmniejsza w okresach konsolidacji, czyli tu na przykład na tym wykresie roku 2003-2004. Po prostu to największy rozstrzał cen. Tak, wycen. Tak, ale to myślę, że to też jest jakby pochodna emocji, tak, które są tak, na rynku, no bo tak jak ja trochę częściowo bronię, częściowo wiem, że to nie do końca jest precyzja tej właśnie hipotezy rynku efektywnego,
No to jest to, że właśnie, no jesteśmy jakby, legenda składa się z żywych ludzi, to nie jest, okej, no mamy oczywiście teraz HFT. Ale to się składa ze spółek. Nie, no w sensie my jakby jako uczestnicy handlujący akcjami, jako rynek wtórny. Okej, jest HFT, czyli w sensie większość to jest ten trading algorytmiczny, ale powiedzmy, że trzeba go zaprogramować i tak dalej. Jakby tutaj widać te ludzkie emocje, czyli no jest kupa badań zrobionych właśnie przez tego Kahnemana, którego wspomniałem, że zazwyczaj spadki odbywają się 2-2,5 razy szybciej niż wzrosty. Jeżeli jest konsolidacja, no to w ogóle te okresy marazmu, to jest jakby wypadkowa też ludzkich emocji, które są na rynkach. Więc jakby to też jakby te rozrzuty będą jakby też będą z tego wynikały właśnie. W okresach spadkowych, największy rozstrząk ten w okresach spadkowych. W okresach spadkowych, a najmniejszy w okresach konsolidacji. Najmniejsze konsolidacje. Tak, i przy okazji możemy też zapisać tezę podsumowującą, którą tutaj pan Rafał powiedział, że wszyscy podlegamy emocjom, również analitycy. To dobrze. Jest to słuchajcie, inwestowanie jest emocjonalne. Nawet algorytm. Nawet analitycy podlegają emocjom. Tak. I to jest ważne. A wiecie co? Ja znam zawodowo sposób główkowania, myślenia i wnioskowania pani Sylwii. Wydaje mi się, że ona nie ma emocji, jeśli chodzi o biznes. A to najlepsi tacy inwestorzy są właśnie, nie? Więc. Wiesz Sylwii o tym? Podobno kobiety w ogóle lepsze mają wyniki, że. Są, to jest kurzarny był serio, ale że najlepsze stopy zwrotu sięgają nieżywi, w sensie ci, co już zmarły osoby, ale mają rejestry. Drugie osoby to są sparaliżowani, którzy nie mają dostępu, w sensie chore. Potem wojskowi, ale jako grupa jakby płciowa, to kobiety są dużo lepsze, nie mają mniejszą wariancję, w sensie nie mają takich tak agresywnie, jakby nie inwestują, ale jakby jako płeć, to mają dużo lepsze wyniki. To w SEC-u widziałem takie badania na amerykańskich właśnie portfelach inwestorów. Dobrze. Ilu jest analityków jako kobiety? Proszę? Ilu analityków jest kobiet? Ja w większości spotykam się. Mało. No. Z tego razu miałem czy przyjemność, czy obowiązek, chyba nie wiem, to było około 300 rekomendacji i siłą rzeczy gdzieś tam zerkałem na tych autorów, no to przewijały się kobiety jakby na rekomendacje giełdowe. W tych zespołach było albo ich mało, nie? To mówię jedna może na 5 osób, to jest kobieta. Ale to się będzie zmieniać, bo myślę, że to nie będziemy o patriarchacie mówić i tendencjach i zaszłościach, ale myślę, że to się będzie zmienić. Idźmy dalej. Kobiet, które się tym interesuje. Powtórz. Może patriarchami są, ale mało kobiet jednak jest takich, które się tym interesują. Jednak więcej. Delektują? Że mało, które się delektują, czy interesują? Interesują się. Nieprawda. Ja współpracując z domem maklerskim w swoim czasie, współpracując z panem Pawłem, bardzo sobie ceniłam dokładność, solidność i może jest tak, że jak nie tylko w tym zawodzie, jeszcze ciągle kobiety potrzebują trochę więcej czasu na to, żeby zostać zauważone. I to może tak, bo myśmy promowali, pamiętam nawet, że proszono o analizę tej kobiety, które miałam na myśli. Tak, proszono, bo widać było, jak już raz, drugi, trzeci poproszono ją o wypowiedzenie się, to potem się okazywało, że faktycznie jej wnioskowanie jest inne niż wnioskowanie mężczyzn, czy w ogóle jest inne. I chciano. Także to jest kwestia tego, że jest mniej, nie? To jest jakby. No jest mniej, ale to wiecie, no ciągle jeszcze żyjemy w kraju, w którym jest mniej kobiet w pewnych miejscach, co nie znaczy, że są mniej wykształcone, czy mniej wiedzą, czy umieją. Nie? Po prostu. Tak. No, to jeszcze parę wykresów z tego samego cyklu. Tak, Andrzeju, poczekaj. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że może po prostu się aż tak nie interesują. Patrząc poprzez pryzmat na przykład naszych inwestorów, którzy
przy naszej współpracy zawierali jakieś transakcje, to to jest mniej więcej pół na pół, pół kobiet, pół mężczyzn, ale to jest jako inwestor, tak? On też się opiera na jakichś rekomendacjach. Natomiast jeśli chodzi o analityków, to mówią o tym, że być może jest mniej kobiet, które tym się interesują. Będąc na przykład na kursie maklerskim, w większości byli tam mężczyźni. Kobiet było kilka, na kilkadziesiąt osób. Wśród doradców inwestycyjnych to w ogóle jest parę procent. No. Mówienie nie chcę umniejszać w żaden sposób kobietom. Zresztą z kobietą pracuję w domu inwestycji.pl. Jeżeli mogę coś dodać, tak żeby był pełniejszy obraz, ja nie chcę wchodzić w kompetencje kobiet albo mężczyzn. Myślę, że my po prostu trochę inaczej myślimy. Mamy inne algorytmy działania, inne algorytmy myślenia. I sądzę, że to, co jest piękne, to właśnie to, że kobiety z mężczyznami bardzo ładnie się uzupełniają i bardzo ważna jest współpraca dlatego właśnie na tej płaszczyźnie. Zdecydowanie tak. Czas nas goni. My jesteśmy gospodarzami tego czasu, możemy dokończyć na online. Dobrze, spokojnie. Tutaj jeszcze parę podobnych wykresów. No, wydaje mi się, że widzimy tutaj podobne zjawiska. Tu jest przykład PKO BP, tu dokładnie te same zjawiska, o których mówimy. No tutaj jeszcze bardziej. No zresztą też tutaj. W całym czasie ten kurs jest trochę wyżej niż. Cały czas widzimy to samo, że kurs utrzymuje się przyklejone do wyceny przyklejone do kursu, ale powyżej te rozstrzelenia i nienadążania w czasie. To jest to samo. No i wreszcie najbardziej spektakularny przykład wyceny analityków, czyli KGHM, gdzie KGHM był, jak widać, w końcówce roku 2007 wyceniany na 150 zł, rok później na 30 zł, a znów dwa lata później znów po 200 zł. Oczywiście wszystko to jest przyklejone do kursu. Trudno brać na poważnie tezę, że jednego roku KGHM był wart 150 złotych, następnego roku był wart 30 zł, no to jest trochę karkołomna teza, jeżeli się nic tragicznego nie dzieje, a tym bardziej, że te za chwilę znów kurs poszedł w górę, a tym samym znów wyceny poszły w górę. Chociaż tu bym sobie pozwolił na takie wtrącenie właśnie, no ile mamy czas, nie wiem, kto tam. Mamy dłuższy czas. Tak, bo z jednej strony to fakt, jest to bezsensownie to wygląda, prawda? No, że wahania w ciągu roku takie kilkudziesięcioprocentowe. No ale z drugiej mamy tutaj okres pęknięcia właśnie tej bańki hipotecznym tego krachu. Więc raz, że to po prostu tutaj emocje były strasznie negatywne. Tutaj też mówimy o rynku efektywnym, ale czasami właśnie ja też mówię, że efektywny rynek to nie jest taki, gdzie są sami mądrzy ludzie i nie potrafią świetnie wycenić, tylko efektywny jest taki, że po prostu chce zarobić jak najwięcej pieniędzy. No bo to jest celem inwestora, mieć pieniądze, a nie mieć rację lub dobrze wyceniać. I być właśnie tutaj te czynniki psychologiczne potrafią to tak zniekształcać. Nie? Jeszcze druga sprawa, no to też cena akurat miedzi, nie? No bo jeżeli szukamy jakby tych, tam jest, no już na razie nie wnikam, ale jest taka analiza tornado, która jakby filtruje czynniki najważniejsze dla wartości jakby danej spółki, no to tu będzie oczywiście cena miedzi, cena srebra w KGHM. No i rzeczywiście można powiedzieć, okej, że ta cena jest względnie stała, długoterminowo, gdzieś takie tendencje wykazuje, no ale jeśli tu pamiętam tak mniej, może teraz głowę, ale ta cena miedzi mogła kosztować na przykład $10,000 tam za tonę, potem mogła spaść do 3,000, więc siłą rzeczy jakby to ma niebagatelny wpływ na te wyniki, nie? To tak, ma wpływ na wyniki, ale wyniki następnego roku, no pewnie dwóch lat, a wyceny są robione z perspektywą tak zwaną nieskończoną. Tak, to jest właśnie paradoks, że z jednej jak zakładamy ten warunek nieskończoności w wycenie, czyli powinniśmy przyjąć kurczę na chłodno, nie no co będzie spróbować określić, ale z drugiej jednak rynek jest za powiedzmy na tych 6-12 miesiącach jakby zakotwiczony, czyli widząc, że mieć nam
tanieje, tudzież rośnie, bo to kupują ludzie jakby nie zastanawiając się, że ale co jeśli ona w dłuższej, jakby ta, to jest taki paradoks właśnie, co mówię, nie? Że z jednej mamy, powinniśmy prognozować na całą jakby nieskończoność, a z drugiej i tak się ograniczamy do tych 12 miesięcy. Leci ropa na dół, bo to sprzedajemy Orlen, chociaż to tak. Nie do końca, bo Orlen by rósł wtedy, ale i odwrotnie, nie? Miedź rośnie, no to co, no to kupujemy na hejną KGHM. Nie, nie no tak, ale to jest kolejny dowód na to, że to, co emocje, Dajtycy mają emocje i te emocje wpływają na ich wyceny. Tak, ja nie wiem, Państwo słyszeli pewnie o tej rekomendacji zero Lotosu, tej takiej słynnej, to poleciał w ogóle za to. Tak. Przecież było chyba ostatnio, OTZ też dostało rekomendację zero. Chyba 2 czy 3 lata temu, jak tam ten węgiel mocno taniał, to oni też dostali zero właśnie. Teraz to jest odwrotna znowu sprawa, nie? Węgiel jest strasznie drogi, ale OTZ my tak się nie... No to jest już w konkretny przypadek wchodzimy, nie? Ale to są skrajności straszne no, w tych cenach. Może jaki mamy następny ten tok? Jeszcze mamy kursy, który z kolei, wykres, który z kolei pan Rafał robił. Bo czy na tym wykresie widzimy podobne zjawiska, czy uważa pan, że niekoniecznie? To samo, fakt, że tu nie poprowadziłem linii, tylko punktowana jest, ale jest to samo. To jak pamiętam z arkusza to też było, że on jakby przekraczał kurs kilka procent właśnie, cena docelowa ten kurs. No większość to są właśnie kursy przyklejone do tego rynkowego, no, ale trochę wyższej. No, ale tu też widzimy właśnie w roku 2019, po przekroczeniu tego szczytu, czy tego, co mówiliśmy, no jakby punkt zwrotny, że tutaj się część wycen jakby w dalszym ciągu odnosiła się do tych dawnych historycznych szczytów, a jednocześnie część wycen jakby już zauważyła, że jest spadek i nawet przesadzała z tym. Tak, to były wyceny bardzo. I właśnie po tym momencie przełomowym mamy bardzo duży rozstrzał wycen w związku z tym. No akurat to też jest, no znowu może wyprzedzam, no ale są spółki, które łatwo się wycenia, można powiedzieć, są spółki, które się trudno wycenia. Z tych naszych WIG-u 20, akurat Orlen do tych trudniejszych należy, bo tam jest masa elementów, tak no nie wiem, weźmy branżę bankową, no to mamy jeden element w postaci stóp procentowych, mamy gdzieś tam ryzyko, powiedzmy jakość portfeli kredytowych, mamy PKB, czyli w sensie dynamikę wzrostu gospodarczego, jest to mało parę zmiennych. Widać po wynikach też tych banków, że one są prawie no, quasi lokata, jak się śmieje, że one są bardzo stabilne. Na Orlenie no to bywają no, gigantyczne rzeczy. Tam jest jeszcze kwestia, czy my prognozujemy, wiadomo, wolne przepływy pieniężne, nie? Ale tam jest jeszcze obciążenie, na przykład kwestia wycenienia zapasów. No, Orlen przecież ma teraz chyba z 10 miliardów zysku, czy ma ten wskaźnik, jakby cena do zysku jakieś 3. No bo ropa strasznie zdrożała, no i oni mają jakby księgowo, są fajnie wycenieni, bo mają bardzo drogie nawet zapasy, ale operacyjnie no to jest tak jakby, no, jakby to nie jest jakby perełka, nie? Dodatkowo im tam ciąży strasznie dużo wydatków inwestycyjnych, nie? Ale to przepraszam, bo tak już wchodzę taką jakby już zbyt szczegółowo, nie? Więc mówię, będą takie, które będzie duża korelacja spółki, gdzie jakby to się będzie pokrywać, ale będą takie właśnie, gdzie te rozstrzały będą dużo większe, nie? Łatwiejsze, trudniejsze. A przy Orlenie po prostu jest chyba bardzo dużo zmiennych, które trzeba brać pod uwagę, które mogą wpływać. No, ale to przy każdej spółce, no może pan jest prostszy tutaj w tym bardziej no spalce. Są łatwiejsze, są trudniejsze, jeśli śmieję. No, to też oczywiście później ma, no, może tak znowu, trochę już dryfuje, nie? No, ale jakby to się też kosztem kapitału wyraża, czyli te największe, najstabilniejsze spółki będą jakby miały ten koszt trochę niższy, no w sensie jakby im stabilniejsza spółka, no to tym będziemy jakby od niej mniej oczekiwać, a może tak. A czy możemy zrobić takie założenie, że trudniejsza spółka do wyceny to jest spółka związana z surowcem? Od na przykład bankowych. Surowiec jest istotnie takim czynnikiem, który podlega dużym wahaniom, w związku z tym, że rzeczywiście trudno przewidzieć
przyszłe wyniki spółek surowcowych. Może wejdę w słowo i doprecyzuję, o co mi chodzi. Myślę na przykład o KGHM-ie. Teoretycznie mieć, w praktyce mieć srebro czy parę innych surowców. No tak, mówi się nawet, że jak to było z taką, że rozkaz z ropą naftową. A mówi się, że mieć ma doktorat z ekonomii. Dokładnie, tak, a profesurę chyba ropa naftowa, ale już nie pamiętam. Znaczy akurat banki, no to też, jeżeli ktoś mnie pyta, chciałby sobie zdywersyfikować portfel, ale to jest paradoks, ale jakby bank, kupienie na przykład PKO pozwala na fajną dywersyfikację inwestycji, no bo powiedzmy sobie, że on osiąga przychody ze wszystkich jakby sfer gospodarki, nie? Czy to wydobycie jakiegoś tam sektora usług, przemysłu, więc jakby PKO jest bardzo fajnie zdywersyfikowaną spółką i bardzo stabilną, więc ja bym pani chyba przyznał rację, że jakby on jest pod kątem, no nie wiem, ubezpieczeniowa branża, te, które są jakby mają operacyjnie bardzo wiele odnóg, no to one będą stabilniejsze, będą łatwiejsze do wyceny, niż właśnie taki Orlen czy spółki, które jednak na tych ogromnych nożnikach, nie? Czy jakby polegają, nie? Że te surowce przecież potrafią pomóc to mocne. No, Orlen, ale nawet Orlen mniej, no bo oni pewnie mają jakąś stałą marżę na przerobie. Natomiast, może tak. No. Natomiast takie spółki czysto surowcowe, jak KGHM, to rzeczywiście tutaj jest bardzo duży element niepewności. Czyli OTSW wspomniane, to też w ogóle tak. Przecież. Tutaj jeszcze jest dla porównania wykres z Wall Street, czyli gdzie widzimy z jednej strony prognozy odnośnie zysku za rok i rzeczywistej stopy zwrotu. No i obliczona korelacja wskazuje, że właściwie nie ma żadnej korelacji, jest tu czysty przypadek. Czy jednym słowem, trudno się dopatrzeć związku między prognozami analityków a rzeczywistą stopą zwrotu. Czy można powiedzieć, że rynek, nie? Że średnia rynkowa wychodzi na to samo. Jeszcze losowo po prostu dobieramy. Wspominaliśmy tutaj też o efektywności rynku, to znaczy czy to zjawisko, że wyceny analityków się zachowują tak, jak się zachowują, czyli między innymi przyklejają się do wycen, to jest waszym zdaniem kwestia tego, że rynek jest efektywny, a analitycy świetnie to przewidują, czy to wynika z tego, że analitycy zachowują się asekuracyjnie? Ciężko powiedzieć. No, znaczy, moim zdaniem te zjawiska... Asekuracyjnie. Ciężko powiedzieć, ale właśnie asekuracyjnie. Kłaniać do asekuracji. No właśnie, bo te zjawiska, na które tutaj ja zwracałem uwagę, że na przykład właśnie ciągnięcie wycen po szczytach czy dołkach, czyli właśnie duży rozstrzał wycen w tych momentach, raczej wskazuje na to, że to nie jest to wynik świetnej pracy analityków w związku z efektywnością rynku, tylko raczej w pewnym momencie na przykład analitycy się gubią, nie wiedzą co mają sądzić, więc to raczej jest kwestia, moim zdaniem, bardziej asekuracji analityków. Ja mam pośrednio jakby opinię, z jednej się muszę częściowo zgodzić, no to jest oczywiste przecież, nie? Że tak jest, że każdy ma zakodowane te kursy, no ale z drugiej może być to jednak element tej efektywności. To panu Pawłowi właśnie fragment z tej mojej książki pokazywałem, gdzie zrobiłem takie badanie, czyli takie kontrolowane warunki. Wziąłem grupę totalnie losową jakby osób znajomych, którzy się nie zajmują finansami, ale też spytałem osoby po prostu ze świadka finansów, pokazałem im prostą tabelkę. Tam była tylko prognoza zysku na akcję, czyli że jednego roku 2 złote, potem tam 2 z kawałkiem, 2 jeszcze i tyle. I teraz mieli jakby, myk polegał na tym, żeby, czy zadanie polegało na wycenieniu danego przedsiębiorstwa,
I tak, jakby też była pełna dowolność zadawania pytań, czyli nie można było się spytać, jaka to spółka, ale można było zadawać wszystkie tam te pomocnicze pytania, jaki to biznes jest, co robią, jaka skala wielkości. I jakby klucz było takie, że po przerobieniu tych wyników się okazało, że specjaliści wyceniali, tak jak upraszczając, zysk razy 10, nie? Czyli powiedzmy sobie, że dla nich wycena firmy to, że jak pokazałem 2 złote, to mówili, że okej, te akcje są warte 20. I to prawda było bardzo skoncentrowane wokół siebie, czyli nie znając jakby kursu bieżącego, oni wyznaczyli w dość, wiadomo, tam było 10% góra-dół, powiedzmy, odchyleń, ale byli w stanie dość taki wąski przedział tych odchyleń, czyli jakby tą wartość podać. A ubaw miałem ze znajomych, którzy nie siedzą w finanse, no bo na spółkę, która zarabia 2 złote przeliczenie na akcję, to jedni znajomi mówią, dobra, no to będzie 100 złotych wycena, czyli jakby przyjęli zysk razy 50 rocznie, ale niektórzy mówią, no to złotówkę. Czyli zysk razy pół na przykład, więc jakby to pokazuje, że jednak te kompetencje analityków, no to coś tam jest na rzeczy. Nie? Nie mówię, że to jest tak, że oni mają tą kryształową kulę, ale przynajmniej w miarę taką profesjonalną robotę są w stanie zrobić. Nie? Gdzieś tam pewnie podpatrując sobie, ile ten kurs wynosi. No więc to tak jest to trochę między młotem a kowadłem. Nie chcę jakby krytykować, bo sam przecież sporządzam wyceny też na w większości jednak spółek niepublicznych, więc mam to fajnie, czy jakby mam ten komfort, niekomfort, że nie podglądam, ile to wynosi jakby kurs. No ale mówię, tak jestem, mówię, pomiędzy, jakby ambiwalentne jest takie słowo, że mam jakby mieszane w tych odczuciach. No, skoro mówimy, że to raczej jest kwestia bardziej analityków. Piszemy tezę? No, tak. Kwestia analityków to 7. No, 7. Dobrze, czyli. Czy pierwsza od nowego tematu. Czyli że charakterystyka wycen to raczej kwestia analityków, a nie efektywności rynku. Aha. No i teraz jakie macie pomysły? Skoro się z tym zgadzamy, dlaczego analitycy. No, kwestia analityków. To bardziej kwestia analityków niż efektywności rynku. To dlaczego waszym zdaniem analitycy robią tak, jak robią? Macie jakieś pomysły? Ja się boję powiedzieć, ale to, co mi chodzi po głowie, to jednak analiza techniczna. I mam wrażenie, że ta analiza techniczna to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia. Trochę tak. No to jest też sporo jakby temu tematowi poświęciłem. I z jednej strony przypatrujemy, człowiek choćby nie chciał, no to jeszcze od prehistorii przecież mamy to przywiązanie do tych wzorców, do odszukiwania śladów i usiłujemy coś z tej techniki wydedukować, ale z drugiej dokładnie wiem, no bo liczę często się na rozkładach statystycznych, na tym rozkładzie normalnym czy jakichś innych opieram i widzę, że to jest wszystko ściema, nie? No, że jeżeli bym dowolny interwał wziął, to poza jakimiś tam ekstremalnymi sytuacjami, typu właśnie przyszedł COVID, czy teraz są czołgi w Donbasie, to choćbym wziął interwał minutowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy, zawsze to będzie przypominać rozkład normalny. Nie? Więc to są odchylenia, to jest w ogóle świetna książka, pan chyba Mantel, profesor, napisał, ja strasznie upraszczam o tym rozkładzie, Nassim Taleb by mnie chyba w ogóle powiesił, jakby to słyszał. Ale tak co do zasady, to te jakby chodzi o to, że jakby w dowolnej jakby sekundzie, w której jesteśmy na giełdzie, kurs może pójść z tym samym prawdopodobieństwem albo w górę, albo w dół. Nie? Zdarzają się odchylenia, emocje potrafią to jakby zniekształcić. I to też powinniśmy jakby polować na takie sytuacje, ale generalnie ta analiza w większości po prostu nie działa. Nie? Mimo że my się przyglądamy tym kursom podświadomie, nie wiem, widzę KGHM, to mówię, teraz kurs spadnie pewnie. Na tym, co widzę, nie? No, jakiś tam trend się kształtuje, ale wiem, że to statystycznie po prostu nie funkcjonuje. No i to takie znowu też mieszane te odczucia. Nie rewolucjonizuje mnie opinię na temat analityków? Nie! Nie będę u nas jutro pisać w Polskim Biznesu. Może pochwalą nawet, nie? Znaczy ja myślę, że tak, że po pierwsze, jeżeli analityk zrobi wycenę i uzyska wynik bardzo
odbiegający od bieżącego kursu, no to po pierwsze się będzie bał, że jak to opublikuje, to ktoś mu zarzuci, że manipuluje rynkiem. To jedna obawa, jaką może mieć analityk. Druga obawa może, że może się ośmieszyć, że jak coś wyjdzie z jakąś wyceną, która bardzo odbiega od konsensusu rynkowego, no wiadomo, że konsensus rynkowy to jest ten kurs plus na to 10%, więc jeżeli coś da wycenę kurs plus 30%, a notowania spadną, no to się ośmieszy, tak? Bo wyszedł z czymś poza konsensus rynkowy i nie trafił. No i analityk chyba ma głównym swoim celem nie jest to, żeby dawać się inwestorom zarobić, tylko żeby utrzymać swoją posadę i się nie ośmieszyć się. Myślę, usłyszał mu tezę. Analityk. Słuchajcie, musimy to zapisać. To chyba właśnie doszliśmy do takiego momentu, kiedy trzeba powiedzieć, że analitykom przede wszystkim zależy na swojej pracy, tylko i wyłącznie. Czyli widzieli, że są potrzebni. No, jakiś czas temu pamiętam pewnego dosyć znanego analityka, który pracował dla dużego pośrednika finansowego, którego wypowiedzi zawsze były tak skonstruowane, że można było je zinterpretować w dwojaki sposób, zupełnie różny sposób. I za każdym razem miał rację. To jest recepta, nie? Pokryć całe spektrum tego, co się zdarzy, tak. Zawsze miał rację. Nie? I to było sztuką. No, to jak zawsze zbliża się koniec roku, to jakieś gazety finansowe robią ankietę wśród analityków, jakie przewidują notowania za rok. I to niezmiennie jest odpowiedź bieżący poziom indeksu plus 10%. No bo to też jest prawda, to jest wyjściowe założenie. No ja też zawsze przyjmuję, jakby standardem oczekiwanej stopy zwrotu z giełdy jest 8-10% w ciągu roku. No i to jest fakt, nie? No bo na tym się opierają modele. Przy czym biorąc poprawkę, że to wcale nie jest, to nie jest obligacja, nie? Że coś na pewno tak nie będzie. Nie wiem przy tej... Proszę. No. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dajmy sobie jeszcze 8 minut. I zrobimy sobie przerwę, co nie znaczy, że coś pomijamy, tylko będziemy potem razem z naszymi internautami w naszym tutaj składzie, ale z naszymi gośćmi o godzinie 19 kontynuować nasz dyskurs. Jesteśmy w bardzo fajnym momencie, ale też musimy odpocząć. Tak? Dajmy sobie 8 minut jeszcze, panie Pawle. No, w zasadzie zbliżamy do końca tej części. Możemy sobie jeszcze zadać pytanie, czy w takim razie analityk to zawód dla odważnych? Czy asekuracyjnych. Czy dla asekuracyjnych. Odważnych. Tak. Wiecie co, nie wiem, czy ja się wypowiem, no bo sam jakby część, to prawda mniejszą, ale powiedzmy jakieś tam przychodów osiągam pisząc wyceny, czy wyceniając projekty. Więc może ja tutaj powinien być wykluczony. Ale właśnie pan nie odpowie. Ale właśnie nie, bo ja też w swoim okresie życia pracowałem jako analityk i miałem podobne obawy, że jak robiłem wycenę i ona zbyt odbiegała od konsensusu rynkowego, to się zastanawiałem, czy coś źle zrobiłem, może. Znaczy to ja widzę, jakby to też jest kwestia znowu o tej efektywności rozmawiamy, bo teraz uważam, że im większa spółka, niech będzie te nasze polskie, wigowskie spółki, czy te największe z Dow Jonesa, czy z S&P, no to tam jednak będzie wyższy poziom efektywności, czyli jednak te wyceny mają prawo, no tej zasadzie znowu, że no biorę te elementy, wyceniam spółkę i rzeczywiście tak jak patrzyłem, no to niewiele się różnią wyceny dla tych największych spółek amerykańskich, tych fundamentalnych, czy banków, czy jakichś przedsiębiorstw. No bo tam po prostu te elementy są dość łatwe do przewidzenia. No teraz mamy, nie wiem, nie chcę jakiejś rekomendacji udzielać, ale
jest bank na przykład PKO BP, no to wiemy, że rosną stopy procentowe, możemy jakoś w sposób oczekiwać, oszacować ich wyniki. Więc no, tutaj ten konsensus no, będzie. No, ale z drugiej strony nie wiemy, co rząd zrobi, czy na przykład nie ustanowi stałego WIBOR-u. Czy... No to trzeba, jak to się mówi, koszt kapitału zwiększyć, czyli dodatkowy narzut na to przyjąć, tak samo jak z Rosją. Nie? No, trzeba było przy jakby dlatego RTS rosyjski jest jakby niżej, gdzieś nikogo wyceniamy. No bo mamy taką jakby rezerwę się bierze ewentualnie na taki Donbas, nie? Więc to jakby wszystko powinno być zawarte w wycenie. Ale widzę, że tak im płynniejsza spółka, tym te rozrzuty, czy im większa, to te rozrzuty w wycenach są jakby mniejsze, czyli są zbieżne wyceny. Czasem zdarza mi się samemu, no jakby moje podejście, że mam na przykład startup do wycenienia, no to też przyjmuję kilka jakby wariantów. Moje własne wyceny są w stanie się różnić na przykład 2-3-krotnie, czyli przyjmuję wariant pesymistyczny, tudzież na przykład widzę jakby na teraz i to jest wycena na przykład X, ale przyjmuję też wariant optymistyczny, żeby, o to też w ogóle jest pan, akurat fajne spostrzeżenie jest pana Pawła książki, że w ogóle bzdurą jest i w ogóle też coś, co przeczy w ogóle zasadom ekonometrii, statystyki, jest podawanie konkretnego punktu cenowego, czyli w zasadzie, że Orlen cena docelowa 90. NBP robi to dobrze, czyli jeśli pokazuje prognozy inflacji stóp procentowych, pokazuje zakres prognozy tam z istotnością, nie odpowiednią. Tak samo tu powinno być to zawarte, czyli moim zdaniem Orlen to jest między 80 a 100 zł. I ja się na 95% jakby istotności jakby z tym się łapię. I tak, takie będą być podejście moim zdaniem. Nie? Tak, ale o tym sobie jeszcze dwie części. Jasne, to już trochę wybiegłem. A co ty sądzisz o sobie jako analityku? Zależało ci głównie na tym, aby być potrzebnym? Nie, serio pytam, całkiem. No po tylu latach i różnych trendach, sytuacjach. Myślę, że nie, bo ja zawsze mam takie trochę kontrowersyjne myślenie. No ale niemniej to jak mówię, no sam się na tym łapałem, że jakaś wycena mi za bardzo odbiegała od konsensusu rynkowego, to się zaczynałem zastanawiać, może ja jakiś błąd zrobiłem. No, rozumiem. Ja pewnie włożę zamek. Chciałam powiedzieć, że kij w mrowisko, to nie tak, ja zasieję zamek. Bo wiecie, co mi przyszło na myśl? Mianowicie, że to jest też praca intuicją, praca analityka. Nie zgadzacie się ze mną? Że... Tak. No na tym to polega. Kierunek, jak liczycie, tak? No bo to liczby. Ale w pewnym momencie idziecie w tym, idziecie w sensie do analityków. Idziecie w tym kierunku, czy ciągnie was w jakimś kierunku, czy ja się mylę? Nie. Tak. Ciągnie was w jakimś kierunku, albo intryguje was w jakimś kierunku. To się wyrabia jakby, to każdy ma jakby swoją, oczywiście też inaczej jest nastawiony do tego, ale no, to tak, to jest, mówi się, że sztuka inwestowania, a nie nauka inwestowania. Nauka to może być w obligacje skarbowe, co najwyżej. To ja bym jeszcze jeden element dołożyła do tych wszystkich elementów, które przed chwilą zostały wymienione. Poza intuicją, poza wiedzą, to znaczy w innej kolejności oczywiście, poza wiedzą, poza intuicją, może również odwaga. No, tak. Podążanie ze swoją intuicją, Sylwio, to doskonale. To też odwaga. Dokładnie. A więc ja sobie pozwoliłam zapisać punkt 9. Nie wiem, czy to dobrze robię, ale to jest taki nasz tutaj studentów wniosek. Wiedza, intuicja, odwaga. Dobrze? I tutaj może też postawię taką kropkę ze swojej strony. Już to kiedyś mówiłem, że rozmawiałem z pewnym analitykiem, który różne rekomendacje dał w różnych mediach i zadałem mu pytanie, dlaczego tak postępuje. Mówi, bo to jest trochę tak, Andrzej, że nasza praca analityków jest jak wróżenie z fusów. I to, że powiem tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, to gdzieś trafię. Nie, no to, ale to jest super. Jak to zapisać? Mam mało miejsca. Ale mamy tutaj jedną nieścisłość. Przecież czarownicami są głównie kobiety, a analitykami nie są kobiety. Ale ważne, rzadko. Ale się nie promują. On miał dosyć mocnego wąsa.
czy panowie jesteście zadowoleni z nas, studentów? Tak. Spełniliśmy wasze oczekiwania, tak, przynajmniej tak, w tej pierwszej części spotkania. Ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Uwielbiam taką dużo mózgów, wnioskowanie, uczenie się. Tym samym zrobimy sobie, kończymy tą pierwszą część.